mieszkam w Krakowie od połowy marca 1945 roku. Jeszcze przed zakończeniem, właściwie już po wyzwoleniu Krakowa. Przyjechaliśmy tu 15 bydlęcym pierwszym transportem, wagonem, no, nazwijmy tak. No i osiedliliśmy się od września. Poszłam do Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek Położnych i Higienistek w Krakowie pod dyrekcją pani Anny Rydlówny. Skończyłam w 1948 roku. I w międzyczasie wyszłam za mąż i po dyplomie wyjechałam do męża, do pracy, na teren Lubelszczyzny, gdzie byliśmy do 50, to znaczy ja byłam do 54 roku. Później wróciliśmy do Krakowa. Przed wojną mój tatuś pracował w dyrekcji kolejowej w Wilnie. Był asesorem, specjalistą do ruchu, w dziedzinie ruchu kolejowego. I nie pamiętam, czy to była trakcja wąskotorowa, jakaś, w każdym bądź razie, tak. I pracował do 1939 roku, do czasu wojny i przyjścia tam Sowietów. Kazano, podstawiono wagon i kazano ojcu wyjechać. To znaczy, musiał wyjechać stamtąd. Wyjechał na Polesie, najbliżej rodziny, to znaczy do Lunińca, bo tam był taki punkt węzłowy i usiłował się, bo Sowieci już przyszli i nie można było nie pracować. Więc się zatrudnił na tej węzłowej stacji, czy w dziedzinie, gdzieś w każdym bądź razie jako trudno mi jest powiedzieć. W każdym bądź razie z tymi pociągami cały czas miał do czynienia. Później Sowieci go zabrali do Baranowicz. A ja z mamą zostałam tam u rodziny w tym folwarku na wsi Terbierzów Górny. U rodziny. Mama uczyła w szkole, była dyrektorem szkoły, ciocia była nauczycielką. No a ojca zabrali do Baranowicz. Też tam do dyrekcji kolejowej, gdzie go zatrudniono na stanowisku. Też specjalisty w dziedzinie ruchu kolejowego. Do kolei wąskotorowych. Ale po pracy w sobotę musiał się meldować u przyjaciół raz w tygodniu w NKWD. I do pracy go znowu wypuszczali, proszę pamiętam, poniedziałek. I tak pracował, nim go nie aresztowali. Siedział 9 miesięcy. Tylko aresztowali chyba w 40, w którym roku była wojna z Niemcami? W 41 czy drugim? Właśnie. I proszę panią, miesiąc przed wojną radziecko-niemiecką ojca zesłali na Syberię. Powiedzieli, że będzie budował kolej żelazną transsyberyjską. Ale sądzę, że nie dojechał i nie wiadomo, w każdym razie ślad po nim przepadł, więc czy dowieźli go, czy zdążyli przez ten miesiąc dowieźć, czy w Kuropatach na Białorusi, czy go zawieźli dalej, to trudno powiedzieć, bo większość rodziny została zesłana na Syberię. Także męża, braci też za to, że byli w polskim wojsku,
to jeden pojechał aż za Kolymę, a drugi za krąg, jeden na 10 lat, a Stasiu na 12 lat za krąg polarny. A dlaczego pani przyjechała akurat do Krakowa? Ponieważ rodzice się umówili, że w razie po prostu zgubienia się w czasie wojny, szukamy się w Warszawie, gdzie była rodzina, i w Krakowie, gdzie była rodzina mojej wujenki. Ponieważ do Warszawy dotarliśmy 3 miesiące przed powstaniem. No, przeżyliśmy te 63 dni powstania na Żoliborzu, w bloku Zimowe Leże. No i później, po wypędzeniu nas z Warszawy, naturalnie obstawieni, pędzili nas do Pruszkowa, gdzie był punkt taki przejściowy przed Oświęcimiem. Ale ludność miejscowa, która stała, jak to się mówi, na poboczach, myśmy szli pod konwojem cały czas, ci, którzy mogli chodzić. Nas tam pędzili. Ludzie, gdzie idziecie? Przecież was pędzą. Nam było już tak obojętne, bo tydzień bez jedzenia, bez picia w ogóle. No, pani sobie może wyobrazić. No ale gdzie my mamy uciekać? Nam już chodziło o to, żeby jakiś punkt stały. Przecież jak nie przypuszczał, że to Oświęcim to jest tak jak... Prawda, bo u nas na wschodzie o tym się nie słyszało. My wam pomożemy. No, jak pomożecie? To pierwsza próbowała właśnie moja kuzynka z mężem. Młodzi ludzie. Ona akurat była już ciężarna, wie pani. Zaczęli uciekać, więc o mało ich nie zastrzelono. Zaczęliśmy wołać. No więc tam mówi, no przecież musiałam zrobić, załatwić swoje sprawy. No i wrócili i dalej. No i ludzie nam pomogli po prostu uciec. Otoczyli nam nas takim tłumem i na osiedle. I 2 dni byliśmy u nich zamknięci. Okazało się, to była bimbrownia. Zamknięci z maleńką dziewuszeńką, z niemowlakiem 7-miesięcznym, z Bożenką. Siedzieliśmy, przede wszystkim dano nam się umyć, zjeść. I w tej bimbrowni, a mężczyźni, którzy byli, to znaczy wujek, brat cioteczny, tam... To jeszcze właśnie mojej ciotecznej siostry, teść. To oni w psiej budzie, proszę panią. Była taka psia buda, więc widocznie dla tego. I oni już byli schowani gdzie indziej. Po 2 dniach mówią, że jest oblawa na warszawiaków. I boją się zatrzymywać. Tośmy w pierwszy lepszy pociąg wsiedliśmy, przejechaliśmy jakieś 30 kilometrów do Skierniewiec, a wiedzieliśmy, że tam są Kresowiacy nasi, z różnych stron. No i wysiedliśmy w Skierniewicach. Odnaleźliśmy przyjaciół, którzy też się ewakuowali ze wschodu. I byli w takim domu niewykończonym, w surowym stanie, zabitym deskami. Prycze, słoma. I oni nas do siebie przyjęli. Tamże też dowiedziałam się, że mój brat z Pragi, ze szwagrem, bo Niemcy, jak się zaczęło powstanie, to Pragę i Saską Kępę, proszę panią, wysiedlili do Modlina, do obozu. I oni byli w obozie. Tam początkowo ze szwagrem usiłowali się wykupić jakoś.
to sygnet, to obrączka, to zegarek, no ale to im pozabierali i nie udało się uciec, ale uciekli. Ale uciekli. I już ofensywa nadchodziła i to było niebezpieczne, ponieważ oni szli lasami. A już było dosyć dużo tych żołnierzy, którzy z Wehrmachtu też uciekali. No więc tak, chłopcy z lasu też kontrolowali, też się bali, prawda? No ale oni szli lasami, doszli do Skierniewic. I ci znajomi mówią, ty wiesz, że wczoraj Walik wrócił z Januszem, uciekli z obozu w Modlinie i spotkali takiego pana znajomego z Kresów. Też przypadkowa znajomość, który ich zabrał do siebie, dał się w co przebrać. Umyli się, wykąpali. Tamci państwo ich odszawili, no bo wiadomo, bo byli w ziemiankach brudni i tak dalej. No i przyszli do nas, znaleźliśmy się. Jak Warszawa została wyzwolona przez wojska, to oni poszli przez z tym szwagrem, z Januszem, przez zamarzniętą Wisłę szukać, bo każdy miał żonę. No, trzeba było szukać. No znaleźli. Znaleźli na Skępie brat swoją żonę, Janusz swoją. Czyli pani była w Skierniewicach i ze Skierniewic przyjechała pani z rodziną do Krakowa. Proszę panią, jeszcze na wieś, byśmy blisko torów kolejowych mieszkali, jak się zaczęły naloty, tośmy pojechali. To znaczy pojechaliśmy, tam też byli kresowiacy, którzy nas przyjęli. Którzy nas przyjęli i wtedy była Wielkanoc. No i moja mama, nikt nie chciał na wsi wziąć pieniążków, ani coś sprzedać. Więc jedyną rzecz, którą... Za pierścionki. No, to bez przesady, prawda? A to mama kupiła za pieniądze koloryty takie do farbowania i wymieniła na ziemniaczki. I dla małej 2 litry mleka. Było bardzo dobre święto wielkanocne.